To nas cieszy, że tutaj jest kolejny krok, kolejny etap w rozwoju współpracy. Jesteśmy tutaj potrzebni i stąd też bardzo mocno dziękujemy za to, że też Nutricja dostrzega to, że Politechnika Polska ma potencjał i wspiera nas właśnie finansowo, bo no nie ma co ukrywać, że tych finansów zawsze w szkolnictwie wyższym jest za mało i jesteśmy w stanie, nie chcę powiedzieć, że każde pieniądze przetworzyć, ale dobrze zainwestowane pieniądze doskonale wiemy, bo opieramy się też na wynikach badań, które zostały przeprowadzone w tamtym roku przez uniwersytety ekonomiczne, że jedna złotówka zainwestowana w naukę przynosi w PKB w perspektywie kilku, kilkunastu lat od 8 do 13 zł. Więc to są kwoty, które są istotne i ważne, aby nasza gospodarka się rozwijała. Stąd bardzo serdecznie dziękuję, bo kwota przekazana 110 tysięcy złotych na dwa główne działania, rozwój laboratorium plus przede wszystkim dla studentów jako stypendia, zachęcenie do tego, aby się rozwijali, ale też aby zostali tutaj w Opolu i na Opolszczyźnie, żeby tutaj wspierali nas lokalnie, a stypendia nie są bagatelne, bo to jest kwota 15 tysięcy na studenta, więc to jest taka bardzo fajna, bardzo mocna zachęta. I wierzę, że to jest taki pierwszy krok w tym obszarze współpracy z Nutricją, ale na pewno nie ostatni. Ми, як заклад продукційний, на терені Опола, Опольщини, вже від вілу лят, 78 лят. То, що робимо, то ході о розвій. Вже від вжечня зашлого року будуємо новий заклад в новій категорії медичній. Наш заклад зараз рошне. І в наступному році будемо мали вже більше, ніж 80 працівників на терені нашого закладу. І зрозуміло, як фірма дуже технологічна, потребуємо професіоналів на терені нашого закладу. Єстечми в добрій співпраці до того часу з політехніком Опольським і хочемо то континуувати і в прийшлощі. Ta dotacja pozwoli nam doposażyć laboratorium, które dedykowane będzie napędom pneumatycznym, systemom pneumatycznym. Mamy w zasadzie już przedmioty, w ramach których częściowo takie zagadnienia realizujemy, ale to pozwoli nam w bardzo szerokim zakresie wprowadzić akurat tę tematykę do dydaktyki. To będzie praktyczny aspekt tego, czego studenci będą mogli się dowiedzieć na temat wykorzystania tych systemów właśnie w takich zakładach produkcyjnych, gdzie w cyklu automatycznej pracy, wytwarzania produktów. Właśnie tego typu systemy są bardzo, bardzo szeroko stosowane. I to doposażenie w te stanowiska pozwoli nam rzeczywiście w dużo szerszym zakresie realizować jakby te zagadnienia od strony praktycznej, co jest tutaj dla nas też najważniejsze. Jakby. No właśnie, tak jak pan powiedział, praktyka, zwłaszcza, że cały czas ta technologia pcha się bardzo, bardzo mocno do przodu, trzeba za nią tak naprawdę nadążać. Tych pewnie nowinek w państwa pracy jest ogrom w ciągu roku. Dokładnie tak, no chcielibyśmy za tymi nowinkami nadążać jeszcze szybciej. Natomiast w odniesieniu do akurat tego zagadnienia, to postęp jest ogromny. To, co kiedyś z systemami pneumatycznymi było trudne do zrealizowania, teraz te możliwości, jeżeli chodzi o techniki sterowania, techniki mikroprocesorowe, to poszło tak do przodu, że można naprawdę bardzo, bardzo precyzyjną pracę wykonywać. Dodatkowym aspektem takim pozytywnym zastosowania tych systemów jest to, że one jako czynnik roboczy wykorzystują powietrze, co daje nam ten efekt, że nie jest to technologia, że tak powiem, która zanieczyszcza nam środowisko. W zasadzie nie musimy stosować żadnych szkodliwych czynników roboczych, w powietrze mamy wszędzie. No i to jest też taka duża zaleta tych systemów.